teraz na szczęście już wszystko dobrze. Dolegało mi to, że po prostu podczas meczu towarzyskiego na zgrupowaniu, podczas walki o piłkę nadepnąłem zawodnikowi na stopę, a wyszło tak niefortunnie, że ja sobie złamałem drugą kość śródstopia. No, mnie to wykluczyło na 6 tygodni, ale teraz na szczęście już po tej kontuzji nawet zdążyłem złapać jakieś minuty w drugiej drużynie i czuję się gotowy, żeby wrócić tutaj do rywalizacji. Miałem takie, jak oglądałem na tych trybunach, mieszane uczucia, bo z jednej strony drużyna wygrywa, ale oczywiście czuję się szczęśliwy, ale z drugiej strony jest ten niedosyt, bo nie mogę pomagać drużynie, no i nie mogę się w pełni cieszyć z tego zwycięstwa, więc na pewno cieszę się, że już mogę wrócić i pomagać drużynie. Nie ukrywam, że Milan to jest dobry, doświadczony zawodnik. Na pewno to ta rywalizacja podniesie mnie na wyższy poziom. Mamy z Milanem dobry kontakt, na pewno się przyjaźnimy, tak jakby nie ma niczego złego między nami, tylko po prostu zdrowa rywalizacja i ten, kto będzie się lepiej pokazywał na treningach, ten będzie grał i tyle. No, ci, co mniej grali oczywiście w pierwszym zespole i jak ja wracałem po kontuzji, to trenowaliśmy normalnie z pierwszą drużyną przez cały tydzień, a potem zeszliśmy do drugiej drużyny, żeby złapać ten rytm meczowy. Ja starałem się też przepracować dodatkowo, żeby wrócić do optymalnej formy jak najszybciej, więc na pewno ta przerwa na kadrę była dla mnie na dobre. Na papierze jesteśmy faworytem, ale na boisku różne się rzeczy dzieją. To jest piłka nożna. Na pewno to, że Chojniczanka jest na ostatnim miejscu, to nie znaczy, że przyjadą tu i nam się podłożą. Musimy wywalczyć sobie to zwycięstwo i na pewno to nie będzie łatwe, bo my walczymy o awans do ekstraklasy, Chojniczanka walczy o utrzymanie, więc każdy ma swój jakiś cel. W jesiennym meczu z Chojniczanką niestety nie wywieźliśmy 3 punktów, w sumie ani jednego nie wywieźliśmy. Na pewno ten mecz nie przebiegał po naszej myśli. W pierwszej połowie straciliśmy bramkę, potem pamiętam, że była sytuacja ze strzałem Pirulo z połowy boiska, gdzie moim zdaniem wpadła bramka, ale nie została uznana. Może by to zmieniło przebieg spotkania i inaczej by to się wszystko potoczyło, no ale to już jest za nami i teraz walczymy po prostu o kolejne punkty. Nie spodziewam się, że będą kontrolować to spotkanie, tylko myślę, że my będziemy starali się narzucić ten swój styl gry. Będą szukać pewnie ze stałych fragmentów albo z szybkich wyjść z kontrataku, ale nie powinniśmy zlekceważyć tego przeciwnika i po prostu robić swoje na boisku i myślę, że jestem pozytywny myśl. Bardzo dobrze by było, gdybyśmy strzelili na początku bramkę albo nawet dwie i w pierwszej połowie byśmy, nie że zamknęli mecz, ale byśmy postawili swoje warunki i potem mogli spokojnie grać, ale oczywiście nie każdy mecz się tak toczy. Mamy przykład ze Stalą Rzeszów, gdzie mecz był wyrównany i bramka zdecydowała w ostatnich minutach gry, więc nawet jak nie strzelimy bramki w 90 minutach, to możemy strzelić u 93, więc musimy walczyć do końca zawsze. No tak, na tą kadrę niestety nie pojechałem. Szczególnie, że u nas się zmienił teraz trener, ale trener się kontaktował ze mną. Pytał o zdrowie, no zdecydowaliśmy, że nie ma sensu, żebym jechał, chociaż już teoretycznie mógłbym pojechać, bo jestem zdrowy, ale dopiero wracałem do treningów i dla mnie przede wszystkim zależy na tym, żeby wrócić tutaj do gry i wywalczyć sobie tutaj miejsce i dopiero potem myśleć o reprezentacji.
każdym meczu staramy się udowadniać, że są tutaj ogromne emocje na meczach. Właśnie no, nawet jak podawałem ten przykład ze Stalą, że mecz jest cały czas napięty i w ostatnich sekundach strzelamy zwycięską bramkę i wszyscy się cieszą. Nasze miejsce w tabeli też pokazuje, że walczymy o wysokie cele i że warto przychodzić nas wspierać, bo my to wynagradzamy dobrą grą i zawsze staramy się zdobyć te 3 punkty u nas, żeby się cieszyć razem. Wiemy właśnie, że młodzi kibice wejdą za symboliczną złotówkę na ten niedzielny mecz. Dla nas to jest dodatkowa motywacja, ponieważ wiemy, że nie wiem czy dla wszystkich, ale dla niektórych jesteśmy wzorem do naśladowania i będziemy starać się zrobić wszystko, żeby zachęcić ich do chodzenia częściej na te mecze i żeby się pojawiali tutaj systematycznie na każdy mecz. Też pamiętam, jak byłem mały, też zawsze starałem się chodzić na mecze i podpatrywać starszych zawodników i te wszystkie mecze budziły ogromne emocje we mnie. No tak, ja nadal nie zmieniam zdania, że chciałbym bardzo tutaj zostać i z czego rozmawiałem z dyrektorem i z moim agentem, ogólnie z działaczami klubu, że są zdecydowani, żeby mnie wykupić, ale oczywiście teraz muszę wrócić do gry i udowodnić, że na to zasługuję, ponieważ od paru miesięcy nie grałem i po prostu powinienem to udowadniać na boisku, że zasługuję na tą szansę.